tyle żon miał Karol Strasburger. Taka fraza bardzo często wpisywana jest przez fanów prowadzącego Familiady, który skrywa wielką tajemnicę dotyczącą swoich związków. Jak się okazuje, mężczyzna ma za sobą bardzo wstrząsającą historię, która dopiero po latach wychodzi na światło dzienne. Ile żon miał Karol Strasburger? Czy prowadzący Familiady ma dzieci? Jak wyglądało życie prywatne gwiazdora TVP? To jedne z niewielu pytań, jakie zadają sobie fani mężczyźni szukający odpowiedzi na dręczące ich pytania. Prawda o życiu osobowości telewizyjnej może szokować. Ile żon miał Karol Strasburger? Prowadzący popularnego teleturnieju był związany z 3 kobietami. Pierwszą z kobiet, które mogły poszczycić się usidłaniem niepoprawnego romantyka, była aktorka Barbara Burska. Sam gwiazdor nie chce jednak opowiadać, w którym okresie byli małżeństwem. Widocznie trwało to bardzo krótko, a artysta, który wtedy był u szczytu kariery aktorskiej, szybko rozstał się z kobietą. Drugi związek Strasburgera był o wiele bardziej udany. Ze swoją żoną Ireną wziął ślub w 1981 roku i przez 32 lata para była sobie bardzo oddana. Kobieta, która zmarła w 2013 roku, zdawała się kochać swojego męża. Innego zdania jest syn byłego premiera z okresu PRL. Andrzej Jaroszewicz utrzymuje, że miał romans z kobietą, gdy ta była już związana z aktorem. Mieliśmy później z Ireną krótki romans. Ona była wtedy żoną Karola, co komplikowało sprawy, ale pojechałem z nią jeszcze na Bałkany. Kilka razy umówiliśmy się na randkę w Warszawie, wyjawił w swojej biografii Jaroszewicz. Z kim teraz jest Karol Strasburger? Obecnie legendarny aktor i prezenter telewizji TVP znajduje się w relacji z młodszą o 37 lat Małgorzatą Waremczuk. Kobieta ma 34 lata i jest ponoć bardzo zakochana w swoim mężczyźnie. Jak sam przyznał mężczyzna, chciałby ponownie, już po raz trzeci, wziąć ślub i doczekać się potomka. Nie robimy z naszego życia prywatnego jakiegoś show. Życie prywatne jest życiem prywatnym. Co do dzieci, to wielokrotnie mówiłem, że ojciec mój byłby bardzo zadowolony, gdybym miał syna. Kiedyś przed śmiercią mi to powiedział. Czy tak się stanie, zobaczymy, powiedział prowadzący Familiady.